Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Momona i witam was z Flynnem w kolejnym odcinku, tym razem z Trackmania Nations Forever i możesz się przywitać. Cześć. No, także ja muszę chyba sobie gierkę ściszyć, bo ja mam trochę głośniej. No ta Trackmania jakoś strasznie głośna jest. No. Dobrze, że tak jak tej drugiej Trackmanii ma funkcję ściszania, więc... Aha, taki mały... Dobrze. Taki mały powrót, o! Bo już dawno nie graliśmy w tą Trackmanię, zawsze była tylko dwójka i... Tak, a ta mi się kojarzy tak trochę z dzieciństwem, bo... Pamiętam, że za dzieciaka się właśnie w tą Trackmanię zagrywałem. O. I to też jeszcze za nastolatka, to jeszcze na multiku już. Hmm. Takie moje pierwsze jazdy na multiku i kurde, fajnie mi się grało. No. Szczerze to Trackmania się nic nie zmieniła. Nawet pomimo, że części teraz gramy w dwójkę, to... No. Jedynie chyba trochę umiejętności się zmieniły. Prawda. Kurde, nie lubię tych słupków. Zawsze mnie wkurzają. Jakich? Tych na początku mapy. A to one są proste akurat. No, tylko jak ktoś jeszcze nie umie za bardzo skręcać, chociaż ja już tam potrafię, ale... Nieraz mi się zdarzy gdzieś uderzyć. O. Oj, tam marudzisz. Dobra. Aj, za mocno skoczyłam. Może po prostu musisz więcej trenować. Mhm. O, dobra. Chyba coś przejechałam, ale jestem na ostatnim miejscu, także... No i ja na przedostatnim, także... Nie w tą stronę. Dobra, dobra, teraz jedziemy, bo... Aj. Tak, w ogóle co dzisiaj tam ciekawego słychać, bo u mnie szczerze mówiąc to nic. No trochę tam poświętowałyśmy z mamą te urodziny, ale to tam taka mała imprezka, bo potem babcia wyjeżdża, więc my jesteśmy same. A, no to kurde, no to... Jeszcze się po sklepie nachodziłam. Jeszcze się po sklepach nachodziłam, żeby ten coś kupić, paczki wysłać. Fajnie. No to jak widać, no nuda cię nie nawiedziła. Mhm. Thank you.
Ajajaj, teraz pojechałam. Oni głosują za replayem. No ale i tak został ten. No chyba właśnie nie przeszedł. No. Tak coś mi się wydaje. Raczej nie. Chociaż nie, przeszedł. Nie, przeszedł. Dobra, to można zrobić, że tą przejedziemy. Najwyżej jedna dodatkowa by była. Albo jedną się ominie. Nie no, już jedziemy tą, bo przecież... co tam, najwyżej... najwyżej trzy mapy. Bo... no dzisiaj no. Trochę jednak... no nie mam weny na... Trackmania, a dzisiaj to tak bardziej... No. Koza się pyta, czy... może z nami. Właśnie mi na Steamie napisał. No jeżeli chce. To nic, że teraz nagrywki trwają, nie? No. Kurde, próbuję wpaść ponownie w tą metę. O! No i wpadłam. Co? Wpadłam do map, do mety. Znowu mi się myli. Do mapy? Tak. Jeszcze się mnie tu kurde pyta na prywie, czemu nie Trackmania... czemu nie Trackmania 2, tylko Nations Forever. Kurde, dla odmiany po prostu. No, dokładnie. Właśnie, bo przecież ten... No. Nie wiem, czy jesteś w temacie. No. Ale... Hihe przecież planują turniej z Trackmani. No. I no taka sytuacja, nie? Mhm. Czekaj, aż znajdę informację gdzieś. No. Czekaj chwilę na Discordzie. Tak, to będzie w październiku ten turniej. Wszystko na serwerze oczywiście i będzie to transmitowane na oficjalnym kanale. Więc to taka sytuacja. No i będą nagrody też. O. Ale no to tak po więcej informacji, no to
O, i Koza mi jeszcze napisał, że będzie filmik informacyjny na TikToku i na YouTubie. O. Być może. Także to jest taka informacja z... ode mnie, taka z pierwszej ręki, więc... No. I teraz mam nadzieję, że będzie inna mapa, bo jeżeli znowu będzie to samo, to za może się wtrącić teraz? No może. Bo jest teraz na głosowym, więc... No pewnie. Dobra, Koza, jak coś, to już możesz się odciszyć. No siema, siema. Witam bardzo serdecznie. Pytanie, czy mogę dokładną nie powiedzieć, co i jak to będzie wyglądało z tym turniejem, się zareklamować, że tak powiem. No spoko. No to tak, turniej będzie organizowany 13 października w niedzielę o godzinie 16. Mhm. Na Trackmania pójdzie na naszym serwerze trackmaniowym właśnie. Nazwa to serwer. Nagroda to jest od 30 do 200 zł w zależności od ilości chętnych, plus jak ktoś będzie chciał, to dodatkową nagrodą może być praca wypalana u mnie na zamówienie. O. Zgłoszenia przyjmujemy na maila do 6 października, do niedzieli, do 24. Mail to hi.he.kontakt@gmail.com. No i wtedy ten najwyżej mi tam... Informacje... No. Wszystkie informacje, jakie będą właśnie podawane, będą na naszych oficjalnych social mediach. O. Ja jeszcze pewnie w opisie podam, tam najwyżej mi niech Flynn wyśle maila, to ja podam dla tych, którzy mają Trackmania. Wszystko ci powysyłam. No. I wtedy będzie u mnie w opisie na odcinku z tej Trackmanii, co mam teraz. Ale widzę, 111 ten mini lol lokal mam. Co? O? Że 111 mini lokal mam. O, a gdzie to widać? Pod czasem. A masz. Dobra, widzę, widzę z prawej strony. No to nieźle. Ja mam 81. No. No to też ładnie. O kurde. To, żem wyskoczyła. O kurde, teraz źle trafiłam. Facet zrobił to w 6 sekund. Co? Jak facet to zrobił w 6 sekund? Gdzie ty widzisz 6 sekund? No jak masz przy... dodaj do ulubionych, nie? No. Takie małe okienko. Jest tam, że jedynka i napisany czas. U mnie. Przynajmniej tak jest. Bym ci musiała potem screena wysłać. Albo nawet teraz to zrobię. Jesteś pewna, że to jest
czas na tej mapie? No chyba tak, no... A teraz się pojawił inny czas, innego gościa. No, o 1/100 sekundy w ten, nie? Ale byłam zdziwiona, że 6 sekund. Wow, kurde. Ja podskoczyłam teraz. Dojadę jeszcze przed końcem. No. No, to dobrze. Dojechałam. Chociaż nie poprawiłam, ale dojechałam. No i będzie ostatnia chyba plansza, nie? Tak. Ostatnia, bo tamta była powtórzona, i więc zaliczyliśmy jako drugą mapę. No. A potem tą swoją wyspą się zajmujemy. No tak. To będzie bardzo proste. No. Kurde, tutaj chyba grass slide nie działa. Co tam jeszcze ciekawego powiesz? Może nadal szukamy tam pracy, ale... już mam jakieś pomysły. No i dzisiaj jeszcze... Zdradzisz, co to za pomysły, czy... Co no jeszcze taka tajemnica? No czy związane z moim fachem, nie? Ale to nie jest montaż filmów, bo przypomnij... Twój fach to archiwistyka, co nie? No. Całkiem fajny fach. Aż się zastanawiam, czy nie wiem, są jakieś kursy na to, czy coś? Znaczy ja miałam do tego szkołę, która uczyła to ja wiem, ale po prostu mnie zastanawia, bo... No chyba są jakieś kursy. Bo wiesz, no... Można uczyć się tego w szkole, ale też wiem, że do niektórych fachów, do niektórych zawodów są też kursy, więc no się zastanawiam właśnie. Pewnie jakiś jest. Jeszcze nie wiem jaki, ale pewnie... Musiałbym zobaczyć, poorientować się. Nie będę ukrywał, że trochę trzeba będzie zmienić styl życia za niedługo. Bo nie będę ściemniał, że już mnie powoli wykańcza mój styl życia, a do tego jeszcze... No, nie będę ukrywał, że psychika mi już doszczętnie siada. No. Nie wiem, potrzebuję jakichś zmian, albo kurde...
albo jeszcze nie wiem czego, ale... O, zmieniłam ze 143 pozycji na 104. No tak, no to a propos zmian, no ale... No takie zmiany, no to w moment się ogarnie. No. O, jeszcze poprawiłam. O, 74. Ładnie poszłam. Nawet 52. Wow. Dobra, wjechałam do tej drugiej i już chyba nie poprawię. Nie, ja zostawiam tą ocenkę. No to możemy zakończyć odcinek, nie? No. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za powrót do Track Money Nations Forever. Komentujcie, subujcie. No i wiadomo, zapraszamy was na konkurs, no i właśnie dostałem informację, że to jest free zone, także nie mam dostępu. Ja też dostałem. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.